Rzezie się rozpoczęły od strony wschodniej Wołynia, od strony tej przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Tam na tym terenie się zaczęły te takie najpierw poszczególne wypadki, później rzezie, a do nas to już, bo to szło tak ze wschodu, w kierunku zachodu. Także do nas to trafiło to dopiero w sierpniu 1943 roku. No i tego. Dlaczego u nas powstały dość duże straty? Bo u nas tak, wymordowali dwie wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka, dwie wsie zupełnie zostały wymordowane. Prawie tam nieliczni ludzie się stamtąd tak uciekli. Ale już, bo oni od nas, od Jagodzina, do nich było jakieś, no, co najmniej 8 kilometrów, prawda? Więc oni jak zaczęli mordować, to nie mieli sił, żeby dojść do Jagodzina i objąć pozostałe wsie. Te najbardziej wysunięte, jak były Jankowce i Kąty, to tam też częściowo ludzie wymordowali, no, mieli wcześniej jakoś się o tym dowiedzieli i większość się uratowała. To tylko te dwie wioski, Wola Ostrowiecka i Ostrówki, te zostały zupełnie wymordowane. 1500 osób. W tym dniu, jak nastąpiła ta pierwsza rzecz, no to ja byłem przy pracy na kolei. To mnie zaraz zadzwonili, bo ja byłem na takim posterunku, tu bliżej Bugło, tam była taka pomocnicza stacja. Ja tam byłem, mnie zaraz zadzwonili, no ja przyjechałem, no i było mnóstwo ludzi, no uciekinierów. Więc pierwsza rzecz i moim zadaniem było tych wszystkich uciekinierów jak najwięcej przerzucić na to, bo wiele osób chciało i miało do kogo wyjeżdżać na teren Lubelszczyzny. Więc zaczęło się na tej granicy, ponieważ ten punkt przerzutowy, on istniał cały czas, prawda? Ja byłem w tym punkcie i w dalszym ciągu ten punkt zorganizowany od razu od początku, jak tylko konspiracja rozpoczęła na nowo pracę za Niemców, to od razu ten punkt był zorganizowany i ja na tej stacji, poza tym wszyscy inni koledzy też należeli do miejscowej konspiracji i wszyscy ci miejscowi kolejarze, wszyscy pomagali tym ludziom poszkodowanym w jakiś sposób im pomagać. Albo oni troszkę z tych dalszych wiosek, na pół ocalałych, czy coś, jak się trafiali, no to mieszkali w tych wioskach, w Jagodzinie, która była niezniszczona, w Terebejkach, w Kupraczach, w tych innych wioskach, tam się jakoś mieściły, a kto miał gdzie i dokąd, no to, bo to
granica, ten Bóg niby był granicą, on przed wojną nigdy nie był granicą, przed pierwszą wojną światową granicą tam nie był, więc to ta łączność tych ludzi często się spotykała i znali się, więc pomagali, więc ten punkt właśnie taki przerzutowy, którego ja tam od początku zacząłem prowadzić do końca, jako ostatni Wołynian stamtąd wyjechałem, bo mi tam kazali siedzieć. Oto długa historia. Panie Stanisławie, a co opowiadali ci ludzie na tej stacji, te rodziny, które tam przybyły? Jakie relacje pan słyszał? No, wszędzie opowiadali, jak mordowali, jak dzieci mordowali, to siekierą, to zastrzelili, to widłami, nawet kobiety pomagały mordować. Tak, także na przykład w tej Woli Ostrowieckiej czy w Ostrówkach, no to spędzili tych wszystkich ludzi i później wyprowadzili ich poza wieś i ich wszystkich wystrzelali i tego, i zakopali. Była ekshumacja tych ludzi nawet teraz, przed kilku laty. Także sposób mordowania wszędzie jednakowy. Co Ukrainiec miał pod ręką, miał siekierę, to siekierą, a jak nie, to widłami. Co tylko miał, jak nie miał broni, to bo UPowcy to byli uzbrojeni, więc jak przy UPowcach szła jeszcze taka dzicz, ta wiejska, bo to później wszystko, przecież oni rabowali to po tym, bo te wszystkie domy. Ale to też im pomagali mordować. Jak powstał oddział, były różne akcje przeciwko Ukraińcom, więc wtedy taka samoobrona, te plutony samoobrony brały również w tym udział, prawda, że albo cała załoga szła, żeby pomagać, albo zależało od dowódcy korda, który tam wyznaczał, że idą na tą czy na inną akcję, czy coś, że potrzeba tyle i tyle ludzi, więc wtedy te placówki wiejskie, samoobronne, Tarbejki, Kupracze, Sawosze, Jagodzin, Rymacze, to wtedy też delegowały. No i placówki pracowały nad tym, żeby ten oddział utrzymać, prawda? Bo trzeba było zorganizować pieczywo, chleb i tak dalej. To wszystko trzeba było dla tego oddziału, bo to przecież było 100 ludzi, a później było ich dużo więcej. To wszystko było organizowane. Każdy taki taka placówka miała obowiązek robienia tego czy innego. Na przykład Kupracze, to ci musieli już pilnować swojego wiatraka. Na wiatraku myli zboże i piekli chleb i wywozili. Więc ich obowiązkiem było dostarczenia właśnie chleba dla tego oddziału. Prawda? Rymacze miały też taki wiatrak, to też to pomagały, ale rymacze były najbliżej położone kwatery
tego oddziału partyzanckiego, więc to resztę. Zaopatrzenie w bieliznę i wszystko. No poza tym w oddziale były sanitariuszki stałe, prawda? Jak kogoś złapali, to Ukraińcy, no to już żywego nie wypuścili. Wypadki, że ktoś tam został ranny i uciekł czy coś, jakoś to były bardzo rzadkie, no to tych wszystkich ja byłem od tego, żeby tych ludzi przerzucać do hełma, do PCK i PCK wszystkich tych ludzi leczyło.